Tu, Weru, chciałabym dziś skrytykować szkicownik Lilo Freaky. Lilo to jest też inna seria, na pewno wam znana dla takich, no ja bym powiedziała, że dla mniejszych dzieci. Ja tu nie za dużo narysowałam, więc tak, tutaj jest opis i tu można sobie przeczytać. Ogólnie bardzo fajne są pozy, ciekawe różne, na przykład taka, tu jeszcze nie rysowałam. Tutaj mój sprudny ten, bo jak czasami coś nie wyjdzie, to na tym projekcie też wypróbował jakieś inne fryzury czy coś. Tu głównie tylko zaczęłam fryzury robić i mi źle wyszła. Tu jest mój udany projekt, już wstawiałam na stronę Top Model, jak coś to możecie komentować. Tu jest inna poza. Tutaj właśnie dzisiaj zaczęłam ten projekt i jeszcze go nie wstawiłam, bo jeszcze nie dokończyłam, muszę włosy i tym. Bo ogólnie niefajne jest na Lila Low, że są już gotowe włosy, a na Top Model można je zrobić od nowa. I ma bardzo ciekawe pozy, to jest w nim najfajniejsze i głównie z tego powodu go kupiłam. I moim zdaniem Lila Low wcale nie jest gorszy, chociaż oczywiście bardziej lubię Top Model. I jest taka jedna poza, która mi się bardzo podoba, o ta. I narysowałam właśnie ten pierwszy projekt. Fajne też są takie przybliżone pozy i w różnych tych. Ale ten nowy szkicownik fantazy też ma fajne pozy. To już się chyba powtarzają. O, ten jest jeden. Tylko jeden zrobili taki. Tu z kotem. Ogólnie jest bardzo ciekawy i pomysłowy, można w nim projekty narysować, więc dałabym mu 9 na 10 tych. Możecie w komentarzach pisać, ile wy byście mu dali.